Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium. Dzisiaj mieliśmy trochę problemów technicznych, w związku z czym mamy opóźnienie około 6 minut. No, czasami tak się zdarza, tak jak mówiłam, technologia nie zawsze nam sprzyja. Dzisiejsze webinarium będzie na temat memetyka i neurony lustrzane. Jest to prezentacja, webinarium przygotowane pod kątem neuronauk, o których Państwu mówię, ponieważ neuronauki ostatnio bardzo, bardzo szybko i bardzo efektywnie się rozwijają, w związku z czym one są również wykorzystywane w edukacji, w wychowaniu i stąd tematyka naszego dzisiejszego webinarium. Co więcej, dzisiaj, tak jak i na zeszłym webinarium, pod koniec udostępnię Państwu certyfikat uczestnictwa. On pojawi się tutaj na dole pokoju webinaryjnego i będzie można taki certyfikat sobie zdrukować, pobrać, zdrukować, wypełnić, ponieważ nie ma tam imienia i nazwiska oczywiście i potem Państwo mogą ten certyfikat wykorzystać, czy Państwo w takim krótkim webinarium brali udział. No więc zaczynamy, ponieważ tak jak mówiłam, trochę opóźnienia dzisiaj jest. A co więcej, jak zwykle nie chcę przekroczyć tego czasu, który został ustalony już 27 webinariów temu, kiedy Państwo powiedzieli się, że około pół godziny to jest taki optymalny czas, żeby webinarium prowadzić. Memetyka i neurony lustrzane. Jest to nie tylko rozwój neuronauk, tutaj warunkowo wybór takiej tematyki na dzisiejszym webinarium, również szkolenia, w których brałam udział, dotyczące właśnie memetyki. Były to szkolenia, które prowadził pan dr Marek Kaczmarzyk, ale również pani profesor Pochalska, która o neuronach lustrzanych mówiła. Więc zacznijmy od zdefiniowania pojęcia memetyka. Zwykle memy kojarzą się przeciętnej osobie z takimi krótkimi informacjami, które są przedstawione na obrazkach, mają zwykle jakąś wartość, żeby nas rozśmieszyć, żeby przekazać jakieś informacje, ale cechą charakterystyczną tych memów to jest krótka, zwięzła informacja. Ja niejednokrotnie zamieszczam takie memy na naszym fanpage'u i zwykle są to właśnie krótkie informacje dotyczące tematyki następnego webinarium albo tego, co się działo u nas w naszym życiu poradnianym. Jednak tutaj memetyka nie jest tak do końca związana z tymi dowcipnymi obrazkami, które krążą w sieci. Memetyka jest, proszę Państwa, związana z teorią ewolucji, ponieważ teoria ewolucji mówi, iż my w drodze rozwoju przystosowaliśmy się do środowiska i to właśnie środowisko decydowało o tym, jakim gatunkiem się stawaliśmy, jakim gatunkiem jesteśmy tak naprawdę. Ja Państwu mówiłam o tej teorii ewolucji, o teorii przystosowawczo-korzystnej, jeżeli chodzi o nasz rozwój mózgu. I właśnie w tej teorii, w nucie tej teorii jest takie głębokie przeświadczenie, iż dla nas, dla człowieka, dla naszego gatunku najważniejszym dobrem, najważniejszym celem jest pozyskiwanie innych informacji. Oczywiście skąd te informacje czerpiemy? Czerpiemy je od drugiego człowieka, czyli nasz mózg czerpie te informacje od innego mózgu. Co za tym idzie? Możemy sobie w tej chwili zdefiniować, czym jest mem. Mem jest określany jako jednostka informacji, która jest przekazywana pozagranicznie i która ma dla nas znaczenie przystosowawczo-korzystne. Czyli dzięki tym informacjom coraz lepiej funkcjonujemy w danym środowisku, coraz efektywniej działamy, osiągamy coraz to nowe cele, mamy coraz to wyższe i inne aspiracje. I właśnie obecność tych memów, innymi słowy tych informacji, zmienia naszą wartość przystosowawczą i określa nasze działanie. Jak Państwu mówiłam, geny są nam przekazywane jednorazowo. Jest to transfer prosty, jednorazowy, który
daje nam pewne cechy fizyczne. Nasza fizyczność jest określona w tym, co dziedziczymy od naszych rodziców, czyli naszą fizyczność, jak wyglądamy, jaki mamy zestaw cech odziedziczonych po naszych przodkach. I to jest transfer geniczny. Zaś jeżeli chodzi o memy, my memów nie pozyskujemy jednorazowo. My memy gromadzimy permanentnie, memy gromadzimy przez całe nasze życie, ponieważ to, że pojawiają się w nowych środowiskach, w nowych sytuacjach, powoduje, że musimy zdobywać nowe informacje, żeby jak najlepiej przystosować się do funkcjonowania w zastanej sytuacji. Także ten memotyp, który mamy w sobie, nie jest jednorazowy. On jest permanentnie przekazywany osobom i jest kształtowany w sposób ciągły. To jest bardzo istotne. Jest to również bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania każdego człowieka, ale ja chciałabym się bardziej skoncentrować na funkcjonowaniu młodych ludzi, ponieważ my w poradni psychologiczno-pedagogicznej właśnie zajmujemy się młodymi ludźmi, którzy to ludzie muszą efektywnie, jak najlepiej funkcjonować w środowisku rodzinnym, szkolnym, grupy rówieśniczej. I właśnie to, jak oni funkcjonują, ci młodzi ludzie w tych konkretnych środowiskach, jest uzależnione od informacji, które posiadają na temat funkcjonowania w tym środowisku i na temat, jakie informacje mają dostępne do efektywnego funkcjonowania. I teraz, jak mówimy o memotypach, to pierwszy memotyp, który się kształtuje, jest to memotyp w pierwszym środowisku, w którym się pojawiamy. Pierwszym środowiskiem, w którym się pojawiamy, jest to środowisko domu, czyli jest to środowisko rodziny, w której się rodzimy. Aby dobrze funkcjonować w tej rodzinie poprzez obserwacje, poprzez interakcje, poprzez poznawanie zwyczajów, wartości, które są istotne dla członków naszej rodziny, my budujemy sobie pewien memotyp funkcjonowania w domu. Co więcej, żeby dobrze w tym domu funkcjonować, my musimy przyjąć określone normy zachowań, określone standardy zachowań, tak, aby funkcjonowanie w tym domu było dla nas najbardziej korzystne. Jak wychodzimy z domu, jak zakres naszych oddziaływań jest coraz większy, czyli jak wchodzimy w kolejne kręgi środowiskowe, dostajemy nowe informacje. I takim następnym bardzo istotnym środowiskiem dla młodych ludzi jest szkoła, ponieważ w szkole dziecko zaczyna funkcjonować zupełnie w innej i nowej roli dla niego, a mianowicie w roli ucznia. Żeby dobrze funkcjonować w środowisku szkolnym, młody człowiek musi poznać zasady funkcjonowania szkoły. Co wypada, co nie wypada, co można robić w tej szkole, czego nie można robić w tej szkole, jakie zachowania są aprobowalne, jakie zachowania są nieaprobowalne przez nauczycieli, przez dyrekcję, przez innych kolegów. Czyli dziecko uczy się pewnego standardu zachowania w środowisku szkolnym. Potem z czasem albo równolegle wchodzi w następne środowisko, w środowisko grupy rówieśniczej. Tutaj również musi się uczyć nowych rzeczy, musi nabywać nowe informacje, aby stać się pełnoprawnym członkiem grupy rówieśniczej. Co ciekawe, proszę Państwa, jeżeli mówimy o szkole, to przynależność do środowiska szkolnego kieruje się zgoła innymi zasadami niż przynależność do grupy rówieśniczej. Przynależność do klasy szkolnej jest określana niedobrowolnie, gdyż jest określana poprzez miejsce zamieszkania, rejonizację i wiek dzieci. Grupa rówieśnicza, niekoniecznie muszą być to dzieci w tym samym wieku. Miejsce zamieszkania też nie jest cechą, która determinuje wstąpienie do tej grupy. W związku z tym, mimo że może nam się wydawać, że te dwa środowiska są podobne, jednak sposób funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej nie jest tożsamy. Funkcjonując w grupie rówieśniczej, musimy kierować się innymi trochę zasadami. W grupie zwykle jest osoba, która jest przywódcą tej grupy, jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o ważność członków w tej grupie. Ta hierarchia nie jest określana odgórnie, tylko konstytuowana poprzez ważność określonych członków w grupie. W szkole
Też są osoby ważne, jak przewodnicząca klasy, zastępca przewodniczący, skarbnik. Niemniej jednak te osoby nie są wybierane w sposób spontaniczny. Jest to wybór trochę kierowany przez nauczyciela wychowawcę. Czyli mamy środowisko domu, mamy środowisko szkoły, mamy środowisko grupy rówieśniczej, mamy inne środowiska. W tych innych środowiskach mieści się bardzo dużo możliwości. Środowiskiem innym, w którym funkcjonujemy, również może być funkcjonowanie w innej roli, to jest środowisko cyberprzestrzeni. Tam młodzi ludzie również dołączają do różnych grup, zainteresowań, uczestniczą w różnych forach dyskusyjnych i tam funkcjonują troszkę na innych zasadach. Mogą to być środowiska związane z wstąpieniem do pewnych organizacji, jak nie wiem, harcerstwo, uczestniczenie w różnych kółkach zainteresowań. Czyli jak gdyby to jest kolejne jak gdyby środowisko, w którym młody człowiek musi dowiedzieć się, jak funkcjonować efektywnie. I teraz pytanie od nauczyciela do wychowawcy, czy istnieje taki jeden zbiór memów, jeden zbiór zachowań, jeden zbiór informacji, który pozwoliłby na funkcjonowanie w każdym z tych środowisk. Oczywiście odpowiedź jest oczywista, że nie. Dlaczego? Dlatego, że środowisko domu rodzinnego rządzi się innymi zasadami niż środowisko szkoły czy grupy rówieśniczej. Stąd bardzo informacja ważna, myślę, i istotna dla na przykład nauczycieli, którzy spotykając ucznia, który w tym środowisku jest osobą funkcjonującą w sposób bardzo dobry, efektywny, wszyscy go lubią. Wydaje się, że dziecko lubi nauczyciela i to dziecko spotyka nauczyciel zupełnie w innych okolicznościach, w okolicznościach powiedzmy galerii, gdzie dziecko udało się z kolegami z grupy rówieśniczej na tak zwany shopping. I teraz widzimy takie dziecko, które nas mija i nie mówi nam dzień dobry. Oczywiście my jako dorośli denerwujemy się przecież z tym nauczycielem tego dziecka, uczy go. W szkole jest wszystko w porządku, a tutaj mijając się w galerii handlowej dziecko nie mówi mi nawet dzień dobry. Oczywiście każdy nauczyciel jest bardzo, bardzo oburzony, ale pamiętajmy, że to nie do końca tak działa tak naprawdę. Dziecko w środowisku, w otoczeniu grupy rówieśniczej jest ubrane w inny memotyp, który nie jest tożsamy z innymi memotypami. Zanim dziecko jak gdyby przejdzie z funkcjonowania w grupie rówieśniczej do funkcjonowania szkolnego, czyli skojarzy, że aha, nauczyciel, szkoła, on mnie uczy i powie to dzień dobry, tylko z pewnym opóźnieniem. Jest to zupełnie normalne, szczególnie u mózgów, które się dopiero kształtują. I co jest jeszcze bardzo ważnym w tej teorii, jeżeli chodzi o te zbiory memów, które pozwalają nam na efektywne funkcjonowanie w różnych środowiskach. To, które memy są warte przyjęcia, to, które memy my zaadoptujemy do swojego życia, to, które memy, czyli które informacje, które sposoby zachowań, które sposoby interakcji będziemy przyjmować do siebie, zależą od oceny człowieka. I to jest bardzo istotna informacja z punktu widzenia zarówno rodziców, jak i wychowawców, czyli tych wszystkich osób, które zajmują się kształtowaniem młodego człowieka, iż tylko pozytywna ocena w środowisku danej osoby, darzenie tej osoby pozytywnymi, ciepłymi uczuciami może doprowadzić do tego, abyśmy my starali się przyjmować jego memy. Zwykle nauczyciele, którzy są przez uczniów lubianych, przez uczniów są lubiani, szanowani, oni zwykle w ocenie dziecka są postrzegani bardzo pozytywnie. W związku z tym wszystko, co idzie od tych nauczycieli, jest dla nich poznawczo korzystne, jest dla nich wartościowe. To jest pierwszy aspekt, jeżeli chodzi o memetykę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie młodych ludzi w środowisku, które nam pozwala lepiej ich zrozumieć, lepiej zrozumieć sposób ich zachowania, sposób czasami ich reagowania. Drugim takim elementem
na które chciałabym Ci zwrócić uwagę, to są neurony lustrzane. Neurony lustrzane, które tak naprawdę zostały odkryte troszeczkę przez przypadek. Zostały odkryte przez profesora Giacomo Izolattiego, który prowadził doświadczenia i badania nad korą ruchową makaków. Makaki to są takie małe małpki, które były poddawane pewnym badaniom przez profesora i przez jego zespół. Co było celem tych badań? Celem tych badań było poznanie drogi neuronalnej w mózgu przy wykonywaniu określonych czynności. I co się okazało? Tak naprawdę te małpki miały tam pewien specjalistyczny sprzęt podłączony do głowy, szczególnie do mózgu. I ten i był, przez te maszyny było rejestrowane, co się dzieje w mózgu przy określonych czynnościach. No i tak naprawdę, ponieważ ta małpka nie jest zbyt, że tak powiem, rozwiniętą istotą, w związku z tym, co badano? No badano to, co się dzieje w momencie, kiedy ta małpka chwyta jedzenie i je zjada. Podczas tych prac w pewnym momencie jeden z członków zespołu zrobił sobie dowcip i w ostatniej chwili, jak małpka chciała już chwycić jedzenie, osoba z zespołu to jedzenie, jak to się mówi, sprzed nosa tej małpce wzięła, więc małpka tak naprawdę jedzenia nie wzięła i nie zjadła, ale droga neuronalna w mózgu była dokładnie taka sama, która by się odbyła, gdyby ta małpka to jedzenie zjadła. Jakie jest tego konsekwencja, zaraz Państwu powiem. Niemniej jednak, to jako ciekawostkę powiem, że naukowcy, specjaliści, badacze skłaniają się do takiej refleksji, do takiego wniosku, iż właśnie nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodków mózgu, w których występują neurony lustrzane, może być jedną z przyczyn zaburzeń spektrum autyzmu. Autyzmie było poświęcone zeszłemu webinarium, więc pani magister Magdalena Krzyżak w bardzo ciekawy, interesujący sposób opowiedziała o autyzmie, zatytułowując webinarium bardzo ciekawie. Autyzm, wybitne i twórcze umysły, więc tak naprawdę są to osoby, które mają bardzo dobrze rozwinięty mózg, bardzo dobrze funkcjonują intelektualnie, no ale nawet w których innych polach mogą mieć pewne dysfunkcje. I to właśnie może być jednym z powodów wyjaśniających takie funkcjonowanie. Dlaczego mówię o neuronach lustrzanych? Ponieważ neurony lustrzane wyjaśniają nam trochę, co się dzieje w naszym mózgu, a żeby przejść na następnej okoliczności, chciałam Państwu powiedzieć, jak bardzo istotne w momencie, kiedy my komunikujemy się z drugą osobą, jest tak zwany język ciała. Zwykle nauczyciele uważają, że to, co mówią rodzice, to, co mówią, to jest najważniejsze. Ciekawostka, wcale tak nie jest. Nie jest istotne tak bardzo to, co mówisz, tylko bardziej istotne jest, jak mówisz. Dlaczego? Dlatego, że badania pokazały, że w 55%, jeżeli coś do nas dociera, informacja do nas dociera, to jest zasługą języka ciała, czyli to, w jaki sposób się przy przekazywaniu tych informacji zachowujemy. Drugim co do ważności elementem jest nasz ton głosu, czyli jeżeli mówię w sposób monotonny, taki nie wzbudzający w respondencie żadnych emocji, wtedy te 30% jak gdyby przekazu gdzieś umyka, a tylko 7% komunikacji to tak naprawdę to słowo mówione, czyli to, co chcemy przekazać. Żeby Państwu to uzmysłowić, jak bardzo istotna jest nasza reakcja na pewne zachowanie, pokażę Państwu teraz pewien slajd, ale zanim go pokażę, opowiem Państwu taką historię, żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi. Wyobraźcie sobie Państwo, teraz mam akurat taki czas, że bardzo długo padało, z dziećmi siedzieliśmy w domu, wyszło słońce, tak jak dzisiaj, w związku z czym wybieramy się na spacer do parku. No dzieci już siedząc kilka dni w domu też mają bardzo dużo energii w sobie i zabierają się za różne czynności, żeby tą energię rozładować i jeden spotyka drugiego kolegę, nasz syn czy córka i zaczyna grzebać w ziemi. Ponieważ ziemia jest po deszczu,
co nasze dziecko z tej ziemi wydobyło. No, wydobyje takie okazy i jest oczywiście zachwycone, bo coś nowego znalazło w tej ziemi, to jeszcze dzięki swojej własnej inicjatywie. No to dziecko bardzo chętnie takie nowe rzeczy sprawdza poprzez smak. W związku z tym bierze te dżdżownice do ust i wtedy jeden rzut oka na mamę czy na tatę wystarczy. Zwykle mi na mamę czy tatę będzie przekazywało ogromne oburzenie, obrzydzenie i takie bardzo negatywne emocje. I co zrobi dziecko? No dziecko poczuje w swoim mózgu dokładnie podobne emocje. I już nie zaprzyjaźni się z dżdżownicą, już tej dżdżownicy na tyle nie polubi, żeby nie tylko ją brać do buzi, ale w ogóle, żeby ją trzymać w rączkach. Wtedy dziecko te dżdżownice upuści i na pewno nie będzie chciało już się nimi bawić. Dlaczego o tym mówię? Może to jest taki drastyczny przykład, ale pokazuje to, na ile nasza reakcja, na ile nasze zachowanie wpływa na drugi mózg, na dziecko, na ucznia. I na ile te reakcje w mózgu tej drugiej osoby mogą się utrwalić i zwykle po takiej reakcji rodzica my jako dzieci już do tych dżdżownic wracać nie będziemy. Oczywiście pozytywny wzór, pozytywna reakcja może również doprowadzić do jakichś pozytywnych kształtowania się pozytywnych wzorców zachowania i emocji u młodych ludzi. Ale co dalej z tymi neuronami lustrzanymi, które nie tylko powodują, że nasza reakcja, nasza w sensie dorosłych, może warunkować to, co się dzieje w mózgu dzieci, ale również chciałam zwrócić uwagę na to, że ten nasz mózg, z jednej strony cudowny narząd, który jest świetnie rozwinięty u naszego gatunku, może czasami nam nie do końca możemy mu ufać. Ja zaraz Państwu powiem o co mam na myśli. Ponieważ my świat poznajemy i zapamiętujemy dzięki dwóm aspektom. Zmysłom, które czasami mogą nas zmylić i rozumowi. Teraz taka zagadka. Bardzo poproszę, żeby Państwo popatrzyli się na ten obrazek i powiedzieli, co Państwo widzą. No można tu zobaczyć dwie różne rzeczy. Jak Państwo się przypatrzą na ten obraz, zobaczą Państwo z jednej strony tu nietoperze, a z drugiej strony tu ze skrzydełkami aniołki. No właśnie. Aniołki czy nietoperze? Czyli nasz mózg, to nasze poznanie zmysłowe może nas czasami oszukać. Czasami perspektywa może być zupełna. Proszę zobaczyć na te dwa potwory. Nasza percepcja mówi, że te potwory są różnej wielkości. Oczywiście one są jak najbardziej tej samej wielkości. Niemniej jednak nasze postrzeganie może spowodować to, że my postrzegamy te dwie postacie w sposób inny. Poza tym percepcja iluzji może się zmieniać w zależności od jej ułożenia. Proszę Państwa, co Państwo tu widzą? Przypuszczam, że w tej pozycji większość z nas widzi żabę. A teraz spróbujmy ten obrazek obrócić i co zobaczymy? Zobaczymy konia. Wiem, że takich iluzji jest bardzo dużo. Ja Państwu tylko pokażę kilka, żeby zwrócić uwagę na sposób postrzegania świata, na to, na takie pewne aspekty, które w pewnym sensie pozwolą nam lepiej właśnie poznać mózg nastolatka, mózg młodego człowieka. Mamy też do czynienia z przedmiotami niepewnymi, a czasami proszę, aby osoba, która ze mną jest, policzyła, ile słoń ma nóg. No teoretycznie wiemy, że cztery nogi. Na tym obrazku troszeczkę może mieć z tym problemy. Niektórzy nawet i do 8 doliczają bez problemu. Co jeszcze jest istotnego, że chodzi o nasz mózg? W naszym mózgu istnieje bardzo istotna część, która się nazywa hipokamp. I właśnie ten hipokamp jest odpowiedzialny za wyszukiwanie nowości.
Niestety z wiekiem hipokamp nam troszeczkę wiotczeje, troszeczkę może się nawet jak gdyby utracić te swoje możliwości, ale rozwijanie hipokampa, właśnie to wyszukiwanie nowości powoduje, że my coraz lepiej, coraz efektywniej w tych różnych środowiskach funkcjonujemy. Poza tym następny slajd jest bardzo ciekawy, ponieważ pokażę Państwu, jak nasz mózg potrafi interpretować pewne rzeczy, mimo że przy bliższym spojrzeniu te rzeczy wcale takie oczywiste nie są. Proszę zobaczyć tekst. Najpierw niech Państwo się na ten tekst spojrzą literalnie. W ogóle się tego nie da przeczytać. A teraz proszę spojrzeć na ten tekst nie jak na konkretne litery, które należy poskładać, tylko spróbujmy to zinterpretować właśnie jako całość. Ja Państwu teraz to przeczytam. Nie mogą uwierzyć, że mogę zrozumieć to, co właśnie czytam. Fenomenalna moc ludzkiego umysłu nie ma znaczenia, w jakiej kolejności litery umieszczone są w słowie. Jedyne istotne jest, aby pierwsza i ostatnia litera była na właściwym miejscu. Reszta może być całkowicie przemieszana. A i tak jest się w stanie przeczytać tekst bez problemu. Dzieje się tak, ponieważ ludzki mózg nie czyta każdej litery po kolei, lecz słowa jako całość. Niesamowite, co? No cóż, a ja zawsze myślałem, że ortografia jest ważna. Dlaczego? Znaczy, ja przypuszczam, że każdy z Państwa w tej chwili by to bez większego problemu rozczytał, jeżeli by nie koncentrował się na każdej literze. Dlaczego tak istotne są neurony lustrzane, ta reakcja drugiej osoby, ponieważ, tak jak mówiłam, ona wydrukowywuje w pewnym sensie to, jak zachowuje się młody człowiek. Niech Państwo sobie wyobrażą, tak żeby Państwu to lepiej jeszcze zobrazować, sytuację, kiedy Państwo w super bezpiecznym otoczeniu, w otoczeniu powiedzmy domu rodzinnego, przy, nie wiem, popcornie, chipsach oglądają horror. Horror straszny, nie wiem, Piła 6, gdzie wszystko jest odrąbywane, no krew się leje, horror, tylko się bać. I teraz jak jest taka sytuacja, która jest bardzo krwawa, bardzo niebezpieczna, wiemy, że osoba, która doświadcza tego na ekranie, bardzo cierpi. My, oglądając to, niech Państwo pomyślą, co my czujemy, czy oglądamy to swobodnie, czy również nasze emocje bardzo pikują w górę. Oczywiście bardzo pikują w górę. Dlaczego? A więc tylko i wyłącznie dlatego, że my właśnie dzięki tym neuronom lustrzanym, dzięki tej drodze, która się dzieje w mózgu, podobnej, która w naszej ocenie dzieje się w głowie bohatera, my to odczuwamy. To jest jedna sprawa. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby nasza reakcja była adekwatna, aby nasza reakcja, czasami, jeżeli mamy zareagować w jakiś sposób nieadekwatny sytuacji, lepiej się zatrzymać i zastanowić. Dlaczego? Dlatego, że niejednokrotna reakcja, na przykład nauczyciela, w pewnym sensie wpływa potem na sposób reagowania naszych uczniów, ponieważ nasza reakcja zmienia postrzeganie świata przez młodego człowieka. Też obcego, czyli tej obcej osoby, która jest obca, bo dla mózgu nie ma obcych, wszyscy są ważni. Ponieważ nasz mózg, ja już o tym mówiłam na tym webinarium, został wyskalowany dla liczby 150. Bardzo wiele lat temu, kiedy myśmy dopiero się pojawili na świecie, wtedy nasz mózg się przystosowywał do funkcjonowania w środowisku ziemskim i wtedy żył w społecznościach łowiecko zbierackich i te społeczności zwykle liczyły średnio około 150 osób. Jeżeli my przez całe życie obejrzymy około 150 osób, to dla nas każda osoba jest ważna. W tej chwili, proszę Państwa, widzimy bardzo dużo osób dziennie, bo na ulicy, w sklepie, w telewizji, w internecie, więc ta liczba osób, które widzimy dziennie, jest bardzo duża. Niemniej jednak wyskalowany mózg nasz jest na liczbę 150, w związku z tym dla naszego mózgu każda osoba jest osobą ważną. Co za tym idzie? Patrzę na zegarek 29 minut, to jeszcze myślę, że w 10 minutach się postaram jak gdyby zmieścić.
Chciałabym Państwu powiedzieć dalszą jakby konsekwencję dzisiejszych rozważań, czyli to, jak my reagujemy, jak my jesteśmy nastawieni, bo to jest nie tylko to, jak w jaki sposób reagujemy, ale również istotne jest to, w jaki sposób my jesteśmy nastawieni do dzieci i uczniów. Tutaj chciałabym powiedzieć Państwu dwa słowa o eksperymencie Rosenthala Jacobsona, który mówi, że dzieci z niewielkimi zdolnościami uzyskiwały dobre wyniki wtedy, kiedy nauczyciele tego od nich oczekiwali. W sytuacji, gdy nauczyciel był przekonany o niskich zdolnościach dziecka do nauki, wtedy jego efekty nauczania były nad wyraz słabe. To mówi się w metodyce o tak zwanym samospełniającym się proroctwie lub efekcie Pigmaliona, która mówi nam, że nauczyciel może manipulować kierunkiem osiągnięć ucznia poprzez oczekiwania, które według względem niego żywi. Ja zaraz Państwu powiem na przykładzie, ponieważ przykład jest niesamowity, który jak gdyby do cna przedstawia, jak to w praktyce wygląda. Ponieważ to samospełniające się proroctwo w procesie nauczania ma działanie dwubiegunowe, czyli wysokie oczekiwania powodują coraz wyższe osiągnięcia i to jest tak zwany efekt Galatei, a coraz niższe, zaniżone oczekiwania opóźniają jego osiągnięcia, więc je obniżają, czyli to dziecko osiąga mniej niż mogłoby osiągnąć. To jest tak zwany efekt Golema. Proszę Państwa, ja tutaj chciałabym tak w jednym krótkim słowie powiedzieć o fascynującym mnie jako nauczyciela filmie Dangerous Minds, czyli Młodzi Gniewni, w którym to filmie nauczyciele mieli do czynienia z klasą, która w mniemaniu wszystkich nauczycieli była klasą bardzo słabą, klasą niedostosowaną społecznie, klasą, z którą były same problemy, klasą w zasadzie, gdzie nie można przeprowadzić żadnej lekcji, bo najpierw trzeba się przebić przez tą arogancję, złe nawyki, złe zachowania. I pojawia się nauczycielka, która wszystkim uczniom daje piątkę. I zadaniem tych uczniów jest tylko utrzymać tą dobrą ocenę. Proszę zauważyć, że wszyscy Państwo ten film oglądali, proszę zauważyć, ile wysiłku ta młodzież wykonała w kierunku utrzymania tej dobrej oceny, ponieważ postrzeganie tych uczniów przez tą nauczycielkę było bardzo pozytywne. I tutaj właśnie wyższe oczekiwania wystymulowały u tych uczniów większe starania i poprawę zachowania, poprawę funkcjonowania w szkole. A teraz opowiem Państwu o doświadczeniu, które miało miejsce właśnie jeżeli chodzi o manipulowanie osiągnięciami ucznia w kontekście nastawienia nauczyciela. Wybrano dwie grupy uczniów, znaczy wybrano uczniów bardzo homogenicznych, jeżeli chodzi o zdolności, jeżeli chodzi o oceny, jeżeli chodzi o zainteresowania, środowisko pochodzenia. Byli to uczniowie dobrze funkcjonujący w środowisku szkolnym, osiągający oceny powyżej 4 wszyscy, mniej więcej zbliżonymi średnimi na koniec roku szkolnego. I mamy takie dwie, tak, mamy taką grupę uczniów. Tą grupę uczniów podzielono na dwie mniejsze grupy i poproszono o różne osoby, aby z tymi grupami współpracowały. Oczywiście my wiemy, że te grupy były bardzo homogeniczne, czyli bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, umiejętności, poziom wiedzy, inteligencję i wszystkie aspekty, które wpływają na proces nauczania się. Tylko że jednej grupie to uczyć ich mieli studenci, te wyselekcjonowane osoby, wyselekcjonowanych uczniów. Jednej grupie studentów powiedziano, że idą uczyć dzieci, idą uczyć uczniów, którzy są bardzo zdolni. Oni potrzebują dodatkowej motywacji, żeby wziąć udział w olimpiadzie, żeby coś zdobyć. Czyli byli ci studenci tak nakierowani na
bardzo dobrych uczniów, mieli wobec niej bardzo wysokie oczekiwania. Do drugiej grupy studentów powiedziano, jeżeli idą uczyć uczniów, którzy są słabymi uczniami, którzy ledwo zdają z klasy do klasy. Są to uczniowie, którzy no, nie mają dużych aspiracji i tak naprawdę trzeba ich podciągnąć trochę w nauce, no, żeby zdali do następnej klasy. Proszę Państwa, ja już pominę całkowicie aspekt formy metod nauczania, aspekt doboru środków dydaktycznych. To jak gdyby nie będę się w ogóle na tym zatrzymywała, chciałabym do tego podejść, jaka była różnica w sferze takiego podejścia do samego ucznia. Niech sobie Państwo wyobrażą, że ci studenci, którzy uczyli zdolnych, ale tylko i wyłącznie w ich przekonaniu chłopców, bo to była grupa chłopców, 3 razy częściej się uśmiechali do nich i 2,5 raza częściej kiwali do nich głową, niż studenci uczący pozostałych uczniów, którzy byli w ich przekonaniu, w ich mniemaniu mniej zdolni. Proszę zauważyć, że tak naprawdę różnicy w zdolnościach nie było. Była tylko różnica w nastawieniu. Jaki wniosek zatem? Nauczyciele uczą więcej tych uczniów, od których oczekują lepszych wyników, a mniej tych, wobec których nie mają szczególnych oczekiwań. I istnieje zbadana różnica w czasie koncentrowanej uwagi na poszczególnych grupach, wynosząca aż 21% na korzyść grupy zdolnych. Czyli nauczyciel w klasie szkolnej, jak ma określone oczekiwania dużych osiągnięć względem pełnej grupy uczniów, to koncentruje uwagę w 21% więcej na osobach, które w jego mniemaniu są zdolne. Myślę, proszę Państwa, że podczas dzisiejszego spotkania troszkę Państwu powiedziałam i o memetyce, i o tych neuronach lustrzanych, na ile one są istotne w funkcjonowaniu pokolenia, które my kształtujemy jako dorośli. W tej chwili udostępnię Państwu certyfikat. Certyfikat, który Państwo, ale nie wiem, czy Państwo go teraz mogą udostępnić. Udostępnię Państwu certyfikat, nie wiem, troszeczkę, o, powinien być teraz udostępniony. Nie wiem, czy Państwo mają go udostępnionego. Powinni Państwo, czekam na informację zwrotną, czy faktycznie Państwu się ten certyfikat wyświetlił na ekranie, ponieważ tak jak mówię, nie do końca jeszcze. Nie do końca powinien być udostępniony. Nie do końca tutaj technologicznie jeszcze potrafimy udostępniać pewne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest to nowa rzecz, która się pojawia, jeżeli chodzi o nasze webinaria. Dzisiejsze webinarium na tym będziemy kończyć. Bardzo miło było mi się z Państwem spotkać. Po raz już 27 na webinarium. Wiem, że nie zawsze Państwo to webinarium mają możliwość obejrzeć online, dlatego webinaria są nagrywane, potem są umieszczane na naszej stronie internetowej, więc można obejrzeć je w czasie późniejszym. Wiem, że niektórzy z Państwa pojawiają takie informacje, subskrybują nasz kanał na YouTubie i oglądają zapis naszych spotkań webinaryjnych. Bardzo Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Za tydzień oczywiście zapraszam jak zwykle o 17 we wtorek. Mam nadzieję, że to już taka nasza tradycja poradniana będzie, że się co tydzień będziemy spotykali właśnie o 17, właśnie we wtorki, i że coraz więcej z Państwa będzie rezerwowało sobie czas o tej porze. Za tydzień, proszę Państwa, będziemy gościli panią po raz pierwszy, panią magister Magdalenę Malarecką. I pani magister będzie na Państwu mówiła bardzo takie praktyczne uwagi właśnie w zakresie funkcjonowania samej poradni oraz będzie Państwu przekazywała bardzo ważną wiedzę, myślę, dla każdego rodzica, nauczyciela czy wychowawcy, który planuje
skorzystać z usług poradni, czyli będzie nam jak gdyby przeprowadzała nas przez te wszystkie procedury formalne związane z korzystaniem z naszych usług. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam za tydzień, bardzo miło było mi się dzisiaj z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że prezentacja się Państwu podobała i zapraszam za tydzień. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.